nad każdą rzecz, ponad wszystko to, co stworzone jest, ponad mądrość wszelkich ludzkich dróg. Byłeś tu, nim świat zaistnieć mógł. Nad królestwa, nad tronów czas, nad wszelkie cuda, co zdołał widzieć świat, ponad dobro i wszelki ziemski skarb. Nikt nie zmierzy, ile jesteś wart. Krzyż i śmierć, zimny grobu głaz, twój życia cel, to życie za nas da. Każdą rzecz, ponad wszystko to, co stworzone jest, ponad mądrość wszelkich ludzkich dróg. Byłeś tu, nim świat zaistnieć mógł, nad królestwa, nad tronów czas, nad wszelkie cuda, co zdołał widzieć świat, ponad dobro i wszelki ziemski skarb. Nikt nie zmierzy, ile jesteś wart. Krzyż i śmierć, zimny grobu głaz, twój życia cel, to życie za nas. Śmierć, zimny grobu głaz, twój życie cel, to życie za nas dać, grzechu brud, jak zdeptany kwiat, przyjąłby sam, bym ja mógł dziś z tobą. Krzyż i śmierć, zimny grobu głaz, życia cel, to życie za nas dać, grzechu grób, jak zeptany kwiat, przyjąły sam, bym ja mógł dziś z tobą być, grzechu grób, jak zdeptany kwiat, przyjąły sam, bym ja mógł dziś z tobą być. Słuchajcie, odkąd przyszliście, temperatura podniosła się o 3 stopnie. 17. Nie jest tak źle. Otwórzmy nasze Biblię w Ewangelii Jana. To jest ta czwarta Ewangelia. Marek, pamiętasz, jakie są Ewangelie po kolei? Mateusza, Marka i no, widzisz, bardzo dobrze pamiętasz. Rozdział 14
Ewangelii Marka, Jana, przepraszam. Marek mi zawrócił w głowie. I będziemy czytali wersety od 1 do 6, ale zanim przeczytamy te wersety, to chciałbym powiedzieć, w jakim kontekście te słowa zostały wypowiedziane. Pan Jezus Chrystus jest ze swoimi uczniami. Piotr i Jan przygotowali wspaniałą wieczerzę paschalną, którą zgodnie z tradycją Pan Jezus postanowił spożyć ze swoimi uczniami w górnej izbie w wieczerniku. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę tej wieczerzy, również w górnej izbie, w naszym zborze na piętrze. I w trakcie tej kolacji, w trakcie tego posiłku, w trakcie tej społeczności, którą mają ze sobą uczniowie i Pan Jezus, następuje kilka różnych wydarzeń. Na przykład ci, którzy przygotowywali tą wieczerzę, zapomnieli przygotować coś, co było bardzo ważnym elementem każdej wieczerzy, każdego posiłku, a mianowicie trzeba było się obmyć. A człowiek, który szedł na taką szczególną ucztę, on się mył. Ale trzeba było dojść na tą ucztę. Chodzono w sandałach, chodzono po piaszczystych drogach, więc nawet dojście krótkiego odcinka drogi po piaszczystej drodze wiązało się z tym, że nogi człowieka były zakurzone. Więc przychodząc do czyjegoś domu, jednym z pierwszych gestów wykonywanych w stosunku do gości było w tamtych czasach umycie im nóg. Z reguły umyciem nóg zajmowali się słudzy w tych bogatszych domach. Natomiast w tych takich normalnych, biedniejszych domach zajmowali się tym gospodarze. I pewnym przywilejem wobec gościa było to, że gospodarz umywał jego nogi. Tutaj wszyscy poczuli się gośćmi. Wiecie, przypomina mi to czasami trochę zbór. Czasami są takie sytuacje życiowe, są takie momenty w życiu, istnieniu zboru, kiedy wszyscy czujemy się gośćmi. I powiem wam, że to jest takie troszeczkę bolesne, szczególnie w tym momencie, kiedy się ockniemy, że coś nie zostało zrobione, bo każdy myślał, że powinien to zrobić ten ktoś inny. Ktoś pomyślał, że powinien to zrobić pastor. Pastor pomyślał, że powinni to zrobić starsi zboru. Starsi zboru pomyśleli, że powinni to zrobić diakoni. Diakoni pomyśleli, że powinni to zrobić odpowiedzialni za służbę taką czy inną i taką czy inną. Natomiast to, czym charakteryzuje się prawdziwa społeczność, prawdziwy zbór, to jest to serce sługi. Wiecie, miałem okazję być w waszych domach. Chyba nie ma tu osoby, u której w domu nie byłem z naszej społeczności. I zawsze, za każdym razem, kiedy przychodzę do waszych domów, czuję się kimś szczególnym, kimś takim wyjątkowym. Za każdym razem traktujecie mnie jak gościa. Zaraz ktoś chce mi zrobić herbatę, a ktoś chce mi zrobić kawę, a ktoś może chce mnie poczęstować jakimś dobrym jedzeniem, a ktoś ma coś szczególnego, wyjmuje na przykład szczególną filerzankę z jakiegoś kredensu, tak? Bo tak traktujemy gości, a szczególnie gości, których poważamy, których szanujemy. Inaczej jest z domownikami. Domownik może zjeść w wyszczerbionym talerzu, wypić z wyszczerbionego kubka i później, że tak powiem, pozmywać jeszcze sam po sobie. Pan Jezus zaprasza nas do społeczności przy stole pańskim i chce, abyśmy byli gośćmi, ale gośćmi bardzo szczególnego rodzaju, a mianowicie gośćmi nastawionymi do tego, abyśmy służyli sobie jedni drugim w miłości. Wiecie, do czego zachęca nas Biblia? Na przykład Biblia zachęca nas w swoim słowie do tego, żebyśmy służyli sobie jedni drugim w miłości. Biblia na przykład zachęca nas do tego, żebyśmy nikomu nic dłużni nie byli, ani nie byli winni komuś pieniądze, ani nie byli winni komuś przysługę i tak dalej, i tak dalej. Ale byśmy winni byli sobie nawzajem miłość wzajemną.
Biblia również zachęca nas do tego, abyśmy, wiecie co, prześcigali się w okazywaniu sobie miłości. Zauważyliście to, że nie mamy się prześcigać w tym, kto ma lepszy samochód. Nie mamy się prześcigać w tym, kto zrobi lepszy bigos albo lepsze gołąbki. Nie mamy się prześcigać w tym, kto z nas jest mądrzejszy, a kto z nas jest sprytniejszy. Mamy prześcigać się nawzajem w okazywaniu sobie nawzajem miłości. I Pan Jezus o tym mówi tutaj w tym kontekście. W pewnym momencie tej wieczerzy uczniowie zaczynają dyskusję między sobą. Zaczynają dzielić się stanowiskami. A Pan Jezus mówi, który z was chce być największy w Królestwie Bożym, musi stać się najmniejszy tutaj na ziemi. W pewnym momencie Pan Jezus mówi o tym, że jeden z nich go zdradzi. Że jeden z nich jest, dzisiaj powiemy Judaszem, bo wiemy, że był to Judasz. Że jeden z nich jest po prostu zdrajcą, że dla jednego z nich te 3 lata chodzenia z Jezusem nic nie dały. Nic nie dały. Że jego powód, dla którego chodził za Jezusem, był całkiem przyziemny, całkiem, powiedziałbym, taki finansowy. I w pewnym momencie Pan Jezus zwraca się też bardzo bezpośrednio do jednego z uczniów, a mianowicie do Piotra i zapowiada, mówi do niego, wiesz, Piotruś, ja wiem, że ty mnie bardzo kochasz, ale zanim kur zapieje jutro rano 3 razy, 3 razy się mnie zaprzesz. 3 razy się zaprzesz mnie. Nigdy, Panie, nigdy. I potem Pan Jezus zwraca się do swoich uczniów. Zobaczcie, że Pan Jezus zwraca się nie do tłumu. Kochani, Ewangelia jest dla wszystkich. Uwierzcie mi, Ewangelia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie jest dla wszystkich. Ale nie każde słowo wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa jest do wszystkich. Są rzeczy, są stany ducha, są rzeczy, które możemy przeżywać tylko dzięki temu, że w tej relacji z Jezusem Chrystusem już jesteśmy. I nawet będąc w tej bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem, musimy wyczulić się na to, ażeby je móc odebrać w taki sposób, w jaki Pan Jezus nam je przekazuje. I w 1 wersecie Pan Jezus mówi do swoich uczniów. Nie trwóżcie, niechaj nie trwoży się serce wasze. We mnie wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie. I drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział im Jezus, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ten czas Nowego Roku, ten czas około Sylwestra, ten czas 1 stycznia, 2, 3, 5 jest takim czasem, kiedy chociaż ta data jest taka umowna i taka symboliczna, jednak mimo wszystko nasze serce często trwoży się. I wiecie co? Powiem wam, że nie dziwię się, że świat się trwoży. Zobaczcie, co się dzieje dookoła nas. Pomimo takiego wielkiego postępu cywilizacyjnego, pomimo tego, że kontrolujemy mnóstwo rzeczy na świecie, pomimo tego, że w ciągu mojego życia, tych 40 kilku lat, dokonały się takie zmiany technologiczne, komunikacyjne, okazuje się, że człowiek nie jest w stanie skontrolować i ogarnąć prostych rzeczy, takich jak na przykład przyroda. Kontrolujemy loty w kosmos, a nie jesteśmy w stanie ogarnąć wiatru, który jest w stanie narozrabiać w tym czy w innym miejscu. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć trzęsienia ziemi, fali tsunami, śnieżycy, nawałnicy, suszy. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić.
Zobaczcie, człowiek tak bardzo dużo mówi o demokracji, tak bardzo propaguje dzisiaj demokrację, a zobaczcie, że w krajach, w których najgłośniej krzyczy się o demokracji, tak naprawdę jest bliżej czasami dyktatury jak demokracji. Zobaczcie, że w obronie tak zwanej demokracji potrafimy posunąć się do tego, że ograniczamy siebie nawzajem, my jako ludzie. Zobaczcie, wystarczyło kilka miesięcy, wystarczyło kilkaset tysięcy ludzi, którzy przybyli do naszego kontynentu i już ludzie zaczynają się trwożyć. My zaczynamy się trwożyć. Zobaczcie, wystarczy jakieś przeziębienie, które zaczyna być przewlekłe, wystarczy jakiś wynik naszego badania, który jest nie taki jak trzeba. Zobaczcie, wystarczy, że jakaś tam rzecz w naszym zdrowiu zaczyna się dziać jak nie trzeba i już się boimy. I już pojawia się trwoga. Nie mówię tutaj o trwodze, która paraliżuje nas, ale mówię o czymś takim stałym stanie braku pokoju w życiu człowieka. O takim stałym stanie pobudzenia i oczekiwania na coś, co ma się wydarzyć. Do końca nie jesteśmy w stanie... Macie to? Do końca nie jesteś w stanie określić, co ma się wydarzyć, ale coś się ma wydarzyć. Może dzisiaj, może jutro. Coś wyjątkowego, coś szczególnego, coś nieznanego mi, czego ja się obawiam. Jak to wpłynie na moje życie, na mój standard, na mój komfort. Zaglądamy w lustro i widzimy, że czas wcale nie jest zbyt miłosierny w stosunku do nas. Zmarszczki. Wczoraj mój serdeczny kolega mówi do mnie, ale posiwiałeś? Ja mówię, nie, ja już dawno posiwiałem, tylko włosy mi trochę odrosły i teraz możesz zobaczyć, że są siwe. Nie mamy kontroli nad tym. Nam się wydaje, że mamy. Mamy operacje plastyczne, możemy sobie wszczepić nowe zęby, wszczepić nowe włosy, podciągnąć tu i tam skórę, wygładzić to i tamto, ale jednak w pewnym momencie w wyniku tych różnych naszych zabiegów piękności czasami oglądam te gwiazdy Hollywoodu, które mają po 80 lat, a próbują wyglądać jakby miały 18 lat i to jest takie wręcz groteskowe. I w końcu przychodzi coś, nad czym w ogóle nie mamy kontroli, a mianowicie przychodzi nasze odejście. Odejście tutaj z tej ziemi. I nie mamy nad tym kontroli. Czy ktoś z nas jest w stanie to skontrolować? W czasie świąt wielu ludzi idzie na cmentarz, na spacer. No i tam idziecie i widzicie te pomniki. I tam są ludzie, którzy przeżył 60 lat, przeżył 80 lat, przeżył 92 lata, przeżył 19, 18. Ile młodych ludzi w ten długi, długi weekend już nie wróci na swoje studia, już nie wróci do swoich akademików, do swoich zajęć? Ile starszych osób już nie zasiądzie więcej przy stole wigilijnym? Nie mamy nad tym kontroli. I w tym świecie, w którym wydaje nam się, że mamy nad wszystkim kontrolę, wydaje nam się, że trzymamy wszystkie sznurki w ręku, Pan Jezus zwraca się do nas dzisiaj mówiąc, niechaj nie trwoży się serce wasze. Chociaż świat dostarcza nam różnych powodów do tego, żeby się trwożyć. Chociaż świat robi wszystko, ażeby nas zastraszyć, ażeby nas złapać w tą pułapkę strachu. I wtedy w tej pułapce strachu zaczniemy żyć pod dyktando tego świata. Na tym polega kontrola człowieka, kiedy można mu narzucić pewne rzeczy ze względu na strach, ze względu na obawy. Sprzedam ci ubezpieczenie ze względu na strach wobec twoich dzieci. I tak się robi, nie, Piotrek, jak się sprzedaje ubezpieczenia? No właśnie. Piotrek kiedyś sprzedawał ubezpieczenia, to wie coś na ten temat. Zabezpieczę cię. I świat próbuje nas swoje rzeczy, w swoje tryby wciągnąć, abyśmy dali się wciągnąć w taką walkę o pokój.
Wiecie, kiedy ktoś krzyczy o pokoju dzisiaj w dzisiejszym świecie, to mi się zapala pomarańczowa lampka. Bo jest tylko jeden dawca prawdziwego pokoju. I on wcale o niego nie każe walczyć. On wcale nie każe o niego zabiegać. On wręcz mówi, ja chcę dać ci pokój. Ten mój pokój jest za darmo, on jest u mnie. Jedyne, co musisz zrobić, to uwierzyć we mnie i uwierzyć w Boga. Tworzy się twoje serce niepotrzebnie. Bo jeśli będziesz wierzył, że to nie ty, ale ja trzymam wszystkie sznurki w moich rękach. Im prędzej to zrozumiesz, że to ja wszystko kontroluję. I cokolwiek się dzieje wokół ciebie. Czy z twoim zdrowiem, czy z twoimi finansami, czy z twoimi relacjami rodzinnymi, czy z twoimi relacjami w kościele, czy z twoją pracą, czy z twoją nauką, czy z czymkolwiek. I wielu ludzi w naszym kraju jest przerażonych, wielu ludzi podnosi alarm ze względu na sytuację polityczną. A myślicie, że Pan Bóg nie ma tego pod kontrolą? Myślicie, że Pan Bóg się skończył? Że jest ktoś większy od Pana Boga, kto może przejąć kontrolę nad światem? Diabeł chce, żebyśmy tak uwierzyli. Diabeł chce, żebyśmy uwierzyli, że Bóg stracił kontrolę, że Bóg już... Wiecie, jedną z takich teorii, która bardzo wcześnie powstała odnośnie stworzenia świata, że Pan Bóg stworzył świat i tak jakby go z góry pchnął jak taką lawinę i on się toczy i już przestał w ogóle się tym światem zajmować. To jest nieprawda. Bóg zajmuje się tym światem. Bóg zajmuje się każdym z nas. Niechaj nie trwoży się serce wasze. Trwoga. Strach. Niepewność. Lęk o przyszłość. Jak cień podążają za nami, a Bóg mówi, ja jestem światłością świata, ja chcę rozświetlić ten cień. Chcesz być w cieniu, to bądź w cieniu moich rąk. Jak śpiewamy w pieśni, w cieniu twoich rąk, ukryj proszę mnie. Właśnie. Chcesz być w cieniu, to nie w cieniu twoich strachów, twoich obaw, twoich oczekiwań na najgorsze. Zobaczcie, że my zawsze oczekujemy tego, co najgorsze. Na przykład lekarz mówi, że coś jest nie tak, to my już przeżywamy, że jest najgorsze. Później się okazuje, że nie, że Pan Bóg jest większy. Czy jest jakiś sposób, żeby się uwolnić od tej obawy, od tej trwogi? Tak. Pan Jezus mówi tak. Sposób jest bardzo prosty. Przestań wierzyć w siebie, a zacznij wierzyć we mnie. Przestań wierzyć w siebie, a zacznij wierzyć we mnie. Przestań liczyć na to, co ty możesz, umiesz, potrafisz i na twoje siły, zacznij liczyć na to, co masz ode mnie. Śpiewaliśmy piękną pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa. Wiecie, nasz wzrok jest za bardzo skupiony na nas samych, a za mało na Jezusie. I te słowa, zwróć swój wzrok na Jezusa, są bardzo dzisiaj konkretne i bardzo rzeczywiste i bardzo na czasie. Autor listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 14 wersecie mówi, albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego miasta szukamy. Zwróć swój wzrok na Jezusa oznacza dzisiaj dla mnie, dla ciebie, drogi bracie i siostro, nie to, żebyśmy myśleli, i mówię to też do siebie, żeby było jasne, nie? Żebyśmy tylko myśleli i skupiali się na tym, co tutaj wokół nas, tu na tej ziemi, żebyśmy nie chodzili z tą głową cały czas pochyloną na nas samych, na to, co się wokół nas dzieje, ale żebyśmy w końcu podnieśli nasze głowy i spojrzeli w niebo. Gdzie jest nasz dom? Tu jesteśmy pielgrzymami. Tutaj jesteśmy przechodniami, tutaj jesteśmy ludźmi, którzy są tutaj na chwilę. Bez względu na to, czy ta chwila trwa 5, 10, 15, 50 czy 100 lat, to tylko na chwilę jesteśmy tutaj. Natomiast nasza wieczność, nasz dom jest w niebie. I Pan Jezus mówi, ja idę tam przygotować wam miejsce i tego miejsca oczekujcie. Bo gdy przygotuję to miejsce, to przyjdę i zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I wy tą drogę znacie. I tą drogą podążajcie. I w tym kierunku, który ja wam wyznaczyłem. Zdecydowałeś się przejść przeze mnie, jako przez drzwi do Ojca.
zdecydowałeś się iść moją drogą, no to nią idź, no to nią podążaj. Przestań się zajmować rzeczami, które nie wiążą się z moją drogą. W liście do Filipian apostoł Paweł w 3 rozdziale, w 20 wersecie mówi do Filipian takie słowa. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. Gdzie jest twoja ojczyzna? W Polsce? Ktoś powie, o brat, pastor nie jest patriotą. Jestem, cieszę się, że mogę się wychować w Polsce, mogę być Polakiem. Czasami jak byłem dzieckiem, myślałem sobie, jak to fajnie byłoby. Pamiętam, jak słyszałem, że Związek Radziecki jest taki cudowny i wspaniały. I wtedy tak myślałem, o jaka szkoda, że ja to się w Moskwie nie urodziłem i byłbym w Związku Radzieckim. Jeszcze z moim nazwiskiem, komisarz. Ludzie, kochani, żyć nie umierać. A później, kiedy trochę podrosłem i zrozumiałem, że to nie do końca tak jest, to tak sobie pomyślałem, a czemu ja się nie urodziłem na przykład w Ameryce? Albo czemu się nie urodziłem w Australii? W jakimś takim trochę cieplejszym kraju. Zawsze jak schodzę do pieca, to myślę sobie, czemu my nie urodziliśmy się i nie mieszkamy w takim cieplejszym kraju, gdzie nie trzeba podkładać do pieca i czyścić komina. To nie jest moja ojczyzna. Jest to kraj, który szanuję, który kocham. Są tutaj moi rodacy, których kocham i dlatego dla nich głoszę Ewangelię i im mówię o Jezusie Chrystusie. Ale moja ojczyzna jest w niebie. Wiecie, ojczyzna to takie miejsce, do którego myślami idziemy z taką tęsknotą, z takim... Zresztą troszeczkę ci, którzy są za granicą z was, to tak trochę tęsknią do Polski, nie? Rysiu, jest tak, nie? Że tak człowiek trochę tęskni do tej Polski. To sobie wyobraźcie, że ta tęsknota za niebem jest jeszcze większa. Kiedyś jeden uchodźca, polski uchodźca, inaczej, repatriant, polski, który całe swoje życie urodził się w Kazachstanie, w polskiej rodzinie. I tam całe życie przeżył w Kazachstanie i przyjechał do Polski. I on mówi tak, dla mnie Polska to był taki kraj obiecany. Ja nigdy tam nie byłem, ale tak wiele dobrego o tym słyszałem. Tak wiele mój ojciec, mój dziadek opowiadali o Polsce. Jak tu jest wspaniale, jak tu jest cudownie. Jacy tu wspaniali ludzie są. I moje serce ciągle tęskniło do tej Polski, której nie widziałem, ale tyle o niej słyszałem. I to coś takiego jest w tęsknocie za naszą niebiańską ojczyzną. Bracia i siostry, Słowo Boże mówi, że ta niebiańska ojczyzna to jest coś, co ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. My możemy sobie tylko przypuszczać, zakładać, tak tyciu, 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 jak tam będzie. A to tyciu, tyciu wystarczy dla naszego zachwytu i tęsknoty, i pragnienia. Jakby to było cudownie, gdybyśmy już mogli tam się znaleźć. Być z naszym Ojcem. Być z naszym Zbawicielem. Nasza ojczyzna zaś jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przyjdzie. Bo co On powiedział? Idę przygotować wam miejsce. A kiedy co? A kiedy przygotuję wam miejsce, co zrobię? Przyjdę. Po co? Ażeby was, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. I dlatego nie mogę się zgodzić z tymi, którzy chodzą po domach i mówią, że tylko 144 tysiące zabierze się z Panem Jezusem. Pan Jezus ma taki ograniczony prom kosmiczny, wiecie, Gwiezdne Wojny, odcinek 66. Nie, 144, tylko tysiące się zmieszczą, a reszta musi zostać na ziemi. Nie. Pan Jezus powiedział, abyście wy ze mną byli. Wszyscy. Co do jednego. Jeśli przeszedłeś przez tą bramę, którą ja jestem do Ojca, jeśli idziesz moją drogą, którą ja ci wyznaczyłem, to na końcu tej drogi jest wycieczka do twojej ojczyzny. Inaczej, na końcu tej drogi jest twoja ojczyzna, w której ja chcę, żebyś ty był. I bez względu na to, co się będzie działo w twoim życiu w trakcie tej drogi, bez względu na to, czy ta droga będzie wiodła przez wyżyny, kiedy będziesz miał widok na dookoła siebie na kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów,
Jak się jest w górach, jest piękna przejrzystość powietrza, to pięknie widać wszystko. Czy też będziesz w takim wąwozie, że i w takiej mgle, że nie będziesz widział czubka własnego nosa, to zaufaj mi, to jest moja droga i ja ciebie tą drogą będę prowadził. I ja nie jestem ograniczony przez 1 stycznia 2016, 2017 czy 2018. To nie jest moje ograniczenie. Uwierz mi, zaufaj mi, że w tym roku, skoro prowadziłem cię przez cały 2015 rok, to myślisz, że teraz przestanę cię prowadzić przez 2016? Że spotka ciebie na twojej drodze coś, o czym ja nie wiem? Że spotka ciebie na twojej drodze coś, na co ja ciebie nie przygotowuję? Że spotka ciebie na twojej drodze coś, do czego nie dam ci siły, ażebyśmy sobie z tym razem poradzili? Zaufaj mi. Nie trwóż się. Ja idę z tobą. Pan Bóg mój idzie razem z tobą. Ja jestem tą drogą. Ja jestem tą prawdą. Ja jestem tym życiem. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, to jest ta nowina, którą możemy ludziom powiedzieć. Wiecie, mówienie do człowieka nienawróconego, nie martw się, wszystko będzie dobrze, to jest oszukiwanie jego. To jest kłamstwo. Ale powiedzenie człowiekowi, który nie kocha Jezusa, który nie zna Jezusa, który nie oddał swojego życia Jezusowi, powiedzenie mu: zaufaj Panu, uwierz w Niego. Wejdź przez Chrystusa na drogę, którą wyznaczył ci Chrystus, a wtedy twoje serce nie będzie musiało się trwożyć. I bez względu na to, przez co będziesz przechodził, nie będziesz przechodził sam. To jest prawda. Nie ma Ewangelii, która mówi: przyjdź do Jezusa, wszystko będzie dobrze w twoim życiu. Nie. Jest Ewangelia, która mówi: przyjdź do Jezusa, a Jezus będzie obecny we wszystkim w twoim życiu. Tak. I będzie cię trzymał za rękę i kiedy trzeba, to weźmie cię na ręce i da ci motywację, da ci siłę. Czego mamy się obawiać? Czego ty jako dziecko Boże masz się obawiać? Czego ja mam się obawiać? W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 35 wersecie apostoł Paweł mówi tak: któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Któż jest w stanie odłączyć cię od Chrystusowej miłości? Nikt, nic. Więc czego ty się boisz? Nikt nie jest w stanie odczepić ciebie od łaski Jezusa Chrystusa. Nikt nie jest w stanie zabrać ci Jezusa Chrystusa z twojego życia. Nikt nie jest w stanie zlikwidować tej najwspanialszej polisy ubezpieczeniowej, jaką masz na twoje życie, na twoją wieczność, jaką jest Duch Święty w twoim życiu. Więc czego się martwisz? Więc czego się boisz? Wiesz czego? Boimy się, trwożymy się, bo dajemy się oszukać diabłu. Temu, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa. Temu, który jest ojcem wszelkiego kłamstwa i zasiewa to kłamstwo w naszym życiu, w naszych sercach, mówiąc: o, to do końca tak nie wiesz, jak to będzie. O, to tak, pastor to tak mówi, tak jemu to tak lekko powiedzieć. Być może dzisiaj tutaj w tym miejscu jestem jedną z osób, która właśnie najbardziej z was wszystkich się trwoży i boi. Być może jestem jedną z osób, która dzisiaj tutaj w tym miejscu najbardziej uwierzyła jednemu lub drugiemu kłamstwu diabelskiemu, które powiedziało: nie, nie, kolego. To nie jest do końca tak, że wszystko będzie dobrze. Ty musisz zrobić wszystko, żeby było dobrze. A Pan Jezus mówi: nie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Wszystko, co czynimy, mamy czynić w Nim. We mnie wierzcie, w Ojca wierzcie. W liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w 1 wersecie, ten werset był zresztą znowu w czasie Sylwestra tutaj przytaczany, kiedy była mowa o tym, czym jest wiara. Co to znaczy wierzyć?
I list do Hebrajczyków w 11 rozdziale, w pierwszym wersecie nam tłumaczy, co to jest wiara. Że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, na co oczekujemy. Jeżeli ja wierzę w Jezusa Chrystusa i wierzę w to, że On dzisiaj kontroluje wszystko w moim życiu, to to nie znaczy tylko, że ja tak wierzę, że być może tak jest. Ja wierzę, to znaczy, że wiem, że tak jest. Nie może być inaczej. I ta wiara w takiego Jezusa Chrystusa umacnia nas i ta wiara w takiego Jezusa Chrystusa pozwala, aby nasza ziemska pielgrzymka została uwolniona od wszelkiego strachu i trwogi. Zobaczcie na Pawła. Zobaczcie, jak mocno uchwycił się wiarą tego, co dał mu Chrystus, do tego stopnia, że w liście do Galacjan w 20 wersecie 2 rozdziału mówi słowa takie, że żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest ten stan, którego sobie i tobie bym życzył w tym roku. Wiecie? Żebyśmy mogli na koniec 31 grudnia 2016 roku usiąść tutaj, stanąć tutaj i powiedzieć: bracia i siostry, to był taki rok, że ja mam takie poczucie, że to ja już nie żyję, tylko Chrystus we mnie żyje. Że On tak wypełnił moje życie do cna, tak jak ziąb nas przenika, nie? Wiecie, co, to teraz was przenika troszkę ziąb? Jeszcze nie, jeszcze wytrzymacie trochę. Zaraz będzie gorąca herbata i kawa. Żeby tak przeniknął nas do szpiku kości Jezus Chrystus. Żebyśmy byli przetrawieni Jezusem Chrystusem w naszym życiu. W innym fragmencie, w liście do Filipian, ten sam Paweł mówi: albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Chrystus jest moim życiem, celem mojego życia. Jan mówi o sobie, o swoich obawach, o swojej bliskiej społeczności, o tym, że tym lekiem na wszelki strach jest w pierwszym liście Jana w 4 rozdziale 16 wersecie: a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Tam, gdzie jest miłość, nie ma strachu. I znowu wracamy do tego, do czego zostaliśmy powołani w Kościele. Pod koniec kazania wracamy do początku. Do czego zostaliśmy powołani? Do jakiej miłości? Do miłości wzajemnej. Bracie i siostro, drogi przyjacielu, miłość jest najlepszym motywatorem. Miłość jest najlepszą motywacją. Nie strach. Nie strach. Miłość. Robię to, co robię. Żyję tak, jak żyję. Nie boję się, ponieważ kocham. Nie dlatego robię, co robię, bo się boję Boga, że jak źle zrobię, to Bóg mnie skarci, ale robię to, bo kocham Boga. I dzisiaj, u progu nowego roku, czego mogę sobie życzyć i tobie? Życzyłbym ci zdrowia, ale jak to ktoś do mnie napisał, na Titaniku wszyscy byli zdrowi. Życzyłbym ci szczęścia, ale mam świadomość tego, że szczęście jako takie nie istnieje, bo szczęście jest wypadkową pewnych naszych decyzji życiowych, okoliczności. Życzyłbym ci wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa. Ale dzisiaj chciałbym ci życzyć miłości, to takiej prawdziwej miłości. Jezusa Chrystusa. Miłości, która będzie
wypierała strach. Miłości, która ufa i w tej ufności jest więcej entuzjazmu niż strachu i trwogi przed tym, co nieznane. Takie miłości, jakie ma dziecko, które rzuca się w ramiona ojca, stojąc na wysokim murku i ojciec wyciąga swoje ręce i dziecko rzuca się w ramiona ojca bez jakiejkolwiek obawy, że ten ojciec odsunie się i upuści. Właśnie takiej miłości, takiego zaufania. Może stoimy dzisiaj na takim murku i może Bóg wyciąga swoje ręce do nas, a my się boimy rzucić w Jego ramiona. Takiej miłości w tym nowym roku życzę sobie, Tobie, życzę nam, jako naszej społeczności tutaj, aby to była mądra miłość, bo miłość może być też głupia. Nie życzę Wam zakochania, zauroczenia, fascynacji. Życzę Wam prawdziwej, głębokiej, biblijnej, chrześcijańskiej, Bożej, szczerej miłości w Jezusie Chrystusie. Amen. Naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi, z nami wszystkimi teraz i na wieki wieków. Amen. Radio NKFM. W domu, w szkole, w pracy, w samochodzie. Z radiem NKFM wszędzie.